Marszałku, Wysoka Izbo, nowela tej ustawy była konieczna, zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, liczne wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta nowela była bardzo potrzebna ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich, którzy dokonali czynu, różnie kwalifikowanego, ale czynu, który wymaga ich chwilowego, czasowego odosobnienia. I właśnie w tej sprawie będę miała dwa pytania. Pierwsze będzie, czy też pierwsza sytuacja, która została rozwiązana, to właśnie skrócenie, określenie czasu, kiedy młodociany, nieletni może przebywać w policyjnej izbie dziecka. Druga sytuacja, zapewnienie nieletniemu w czasie przesłuchania możliwości uczestniczenia w przesłuchaniu kogoś bliskiego, kogoś z rodziny. Niezmiernie ważne. W czasie dyskusji, pracowałam w tej podkomisji, w czasie dyskusji wydawało się, że każdy, kto dopuścił się, nieletni, kto dopuścił się czynu przestępczego, karalnego, różnie kwalifikowanego, to prawie że zbrodniarz. Tymczasem ja chciałam Państwu krótko przedstawić sytuację w czasie meczu. Jeden z kibiców zostaje zatrzymany. Potem się okazuje, że chłopiec jest zupełnie niewinny. Nikt go tam nie widział. Przypadkowe zatrzymanie. I zastosowanie wobec takiego, czy podobnych przypadków, kiedy to ta wina jest bardzo mała, stosowanie tych wszystkich środków represyjnych dla takiego dziecka było dramatyczne. Dlatego im prędzej fakt, że została ta ustawa zrobiona, przygotowana, ta nowela, zasługuje na ogromną pochwałę dla wszystkich, którzy nad tym pracowali tu w stronę pani przewodniczącej. Ukłony. I jeszcze jedno pytanie. W związku z takim ogromnym niepokojem, panie marszałku, proszę pozwolić mi je zadać. Wobec niepokoju, że teraz nie będzie resocjalizacji w zakładach poprawczych przez pracę, naukę i pracę. Naukę zawodu i pracę. Przecież to nieprawda. Bardzo proszę o odpowiedź, jak ten problem jest obecnie rozwiązany, bo z tego moja wiedza jest taka, że jest rozwiązany pozytywnie i że ta forma resocjalizacji będzie istniała w inny sposób, ale nadal. Dziękuję bardzo.